Radomiak trzeci z rzędu, a czwarty w historii klubu sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej rozpoczął od wyjazdowego pojedynku w Zabrzu z Górnikiem. I jak się okazało, radomianie zdominowali rywala na jego terenie. Do przerwy mimo kilku sytuacji zielonym nie udało się zdobyć gola. To się jednak zmieniło w drugiej połowie. W 60 minucie bramkę zdobył Pedro Henrique, a 5 minut później gola dołożył Rafał Wolski. Dla obu były to premierowe trafienia i to w dodatku w debiutach w barwach Radomiaka. Zieloni wygrali w Zabrzu z Górnikiem 2-0. Że nie można było lepszego debiutu sobie wymarzyć. Wygraliśmy 2-0, zagraliśmy na 0 z tyłu. Mi się udało strzelić bramkę, pomogłem zespołowi. Ale ogólnie można być zadowolonym z całego zespołu, bo graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy fajnie w piłkę i tak naprawdę Górnik nie zagroził nam praktycznie w ogóle z przebiegu całego spotkania. W drugiej kolejce Zieloni zagrają ponownie na wyjeździe, tym razem z Lechem w Poznaniu. Mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę.